Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku omówimy sobie czwarty odcinek Stargirl. Zapraszam. W pierwszej scenie odcinka widzimy, jak jakaś dziewczyna, a właściwie już po tym, co zrobiła, to już wiemy, kim ona jest. No, córka odwiedza sportsmenów, czyli tą dwójkę, z którą walczyła Stargirl w poprzednim sezonie. I tutaj oni trafili do więzienia po właśnie pierwszym sezonie. I tutaj widzimy, jak ona strasznie tęskni za rodzicami, co nie jest wcale dziwne, no bo no, dziecko chce do rodziców swoich. Nasza doktor Midnight potrzebuje, właściwie no próbuje tutaj od okularów swoich. No, dostać się do informacji, kim jest Eclipse, więc widzimy, że już nasi bohaterowie, już nasze całe GSA będzie próbowało właśnie Eclipse znaleźć i musi już na początku dowiedzieć się, czemu nie jest, no, ale jej mama wchodzi i wtedy musi zdjąć okulary. Ale to jest właśnie to dziwne tutaj przez te wszystkie odcinki tutaj z tymi okularami, co się dzieje nie tak. No i wtedy na następnej scenie Courtney pyta o Eclipso. No na początku się pytał, skąd ona właściwie wie. A tutaj właśnie nasza bohaterka odpowiedziała wtedy, że no, że Beth dzięki tym okularom wie, no, dowiedziała się o Eclipso. No i wtedy się pyta, kim on tak naprawdę jest. No i Eclipso nazywa, znaczy Pete nazywa Eclipso diabłem. Diabeł cieni, no i najgorszym złem, czyli no widzimy, z kim tutaj nasi bohaterowie będą musieli się zmierzyć w tym sezonie, a miał być taki spokój, co? No dowiadujemy się też także, że Eclipso miesza ludziom w głowach i im ktoś częściej właśnie uży, no czym im dłużej jest w posiadaniu tego kryształu, tym Eclipso staje się silniejszy, no co oznacza, że no już troszeczkę nabrał siły, nie? Bo jakby no od jakby dwóch odcinków jest w posiadaniu, więc no. No moi drodzy, no będzie na pewno silny. Jak się do tych 22 dobiło odcinków, to na pewno kurczę będzie mega silne. No i to już jest nie bardzo naszych bohaterów. No i w następnym scenie widzimy, że to się dzieje to, co na Pete powiedział Eclipso. Eclipso dosyć mocno manipuluje Shiv. Co oznacza, że no dosyć ciekawe to, bo w pierwszym sezonie była taka kurczę wow, kim ona to nie jest. A w tym sezonie widzimy ją płaczącej w ogóle, więc no zobaczymy, jak do tego dojdzie, jak co będzie z nią dalej, ale wiemy, no, że będzie potężna, bo im dłużej będzie z Eclipse tutaj współpracowała, tym będzie no potężniejsza, więc no. No Stargirl raczej tutaj i pokona, przynajmniej raz ją pokona, a potem Stargirl coś tam wymyśli i wygra w finałowym odcinku, tak to na pewno będzie. Ale tutaj ona dalej zbiera tę swoją drużynę Injustice Society of America, więc to zobaczymy, jak to się uda. Jeśli no będą mieć Eclipse po swojej stronie, no to będą no raczej niepokonani. Ale pragnę napomknąć też to, że do Stargirl dołączy niedługo Flash, więc no, mają tutaj też, no siły jakby są wyrównane. Następnie widzimy, że no Sportsmaster wrócił. Czy tam Sportmaster powrócił do miasta z więzienia, wypuścili go czy coś takiego. No i tutaj już do brata Starga tutaj się dopierają, no, na pewno coś tam niefajnego zrobią. No ale w międzyczasie nasza Lady Shiv znowu tutaj próbuje swoją ekipę zbudować. Ma już pierwszego członka, przynajmniej tak mi się wydaje, że no on do niej dołączy, jak go troszeczkę, no mocniej zbajeruje. No i w kolejnej scenie widzimy, jak z synem, no wracając tutaj z Mike'iem do domu, Stargirl, no i Pete musi tutaj ugościć tych sportmasterów dwóch, no, sportmastera i sportswoman, chyba tak mam ich nazywać. No i to dosyć śmieszna scena, gdy oni próbują, kurczę, tutaj z największymi wrogami tutaj udawać, że są kolegami, więc to jest naprawdę śmieszna scena była. No i w następnej scenie Shiv pokazuje dla tego chłopaka z długimi włosami, kim był jego ojciec, a był on Fiddlerem. Czyli no, no
krótko mówiąc o historii jego postaci. Był takim złodziejaszkiem, który był przeciwnikiem Flasha, który był Jay Garrick, czyli no już ma potwierdzone, że no niedługo już się pojawi komiksowa postać, jaką jest Jay Garrick, czyli no Flash się pojawi w tym serialu, co naprawdę jest mega, no i nie mogę się doczekać, aż Uncle Jay przybędzie pomóc Stargirl, nie? Może wiecie, on będzie z tymi skrzypcami coś tam działał, a wtedy Jay Garrick mu te skrzypce odbierze i będzie w komiksach. Bardzo bym na to liczył. I liczę. Następnie Stargirl, ale już raczej już jako nie Stargirl, tylko Courtney, znowu się skonfrontuje z Deadshotem, czyli tym czarodziejem, którym no pokonał ją w poprzednim odcinku. No i zapytuje ją o Eclipso, a wtedy mówi, że on zabił córkę doktora Midnighta, więc no naprawdę no to musiało zabrać doktora Midnighta, skoro taki ta istota nadprzyrodzona zabiła mu córkę, więc wow. Courtney wraca do domu, pyta się, gdzie jest Pete, a no właśnie Pete poszedł na ten na mecz piłki, na futbol z Sportmasterem, no i Courtney miała takie what the fuck, gdy tylko się spytała swojej mamy. No mama jeszcze nie odpowiedziała, ale ona już widziała coś święci. No i idzie teraz już na ten mecz. No a podczas tego meczu do Eclipse używa swojej mocy na córce Sportsmastera, pokazując jej największy lęk, czyli no właśnie to, że policja, tutaj widzicie policja, mierzy, chce zastrzelić jego ojca oraz jej mamę. Wrzuca się do policjanta, go bije, a gdy tutaj się już ten czar mija tego Eclipso, to okazuje się, że ona zaatakowała Courtney, a nie żadnego policjanta ze SWAT-u. Ale to może to i nie jest ale nic no, mocno innego, no bo Courtney to jest Stargirl, no ona walczyła z jej rodzicami głównie dzięki niej znajduje się za kratkami, więc no jakby no nie, jakby mocno się nie pomyliła. Courtney po tej całej akcji pyta się Pita, czy ten o tą jego córkę. Mówi, że o wszystkim wiedział, ale nie chciał Courtney martwić, no bo no jakby nie było. No to, że może zginąć to troszkę, to może ją teraz przerażać. Teraz może się Stargirl trochę bać właśnie tego głównego przeciwnika, no ale tutaj oczywiście musi przezwyciężyć swój strach. A w następnej scenie, jak ty widzisz na załączonym obrazku, tutaj jest werbowanie kolejnego złego do Injustice Society of America, co naprawdę jest mega. Tutaj się wszyscy zbierają, już trzy osoby są, nie? No bo Eclipse i tych dwóch pozostałych, których dzisiaj zwerbowała. Jest to naprawdę, no, już niedługo możemy zobaczyć Injustice versus Justice. Tak na pewno niedługo będzie jeszcze tak bądź jeden albo dwóch członków. I oczywiście jeszcze musi Flash do tych sprawiedliwych dołączyć, ale to na pewno niedługo. Mi się tak wydaje, niedługo to się stanie. Jay Garrick się pojawi, no bo jego wróg jakby jest syn jego wroga, nie? No jak byłoby fajnie, jakby i on się pojawił w tej walce, jakby z nim zawalczył i te skrzypce mu zabrał. No i tutaj, żeby się nie przyczepili, że nie w tym odcinku nie było Stargirl w kostiumie. Mamy tutaj Courtney w kostiumie Stargirl. Tutaj ona rusza, Kostur jej nie chce z nią iść, ale ona tłumaczy mu, że muszą iść zrobić coś ważnego. No i wtedy jego Kostur jej słucha, co oznacza, że no jednak się wcale nie boi te zabójstwo córki doktora Ignite. Wcale ją jakoś mocno nie wystraszyło, jest gotowa dalej do działania. Brawo, Courtney. I w ostatniej scenie odcinka dowiadujemy się, że doktor Midnight żyje. No i prawdopodobnie Deadshot
go zamknął w jakimś więzieniu. No widzimy, tutaj jest mnóstwo cienia, a The Shave jest jakby mistrzem i magikiem tych cieni, więc no on nie zabił doktora Midnighta, a jedynie zamknął go w jakimś więzieniu. No i nasi bohaterowie najpewniej go wydostają z tego więzienia. Taka jest moja teoria, że on w jakimś więzieniu jest. No widzicie, tutaj jest, no raczej to jest to, jak najbardziej się okaże prawda ta teoria. Ale co sądzicie? Gdzie jest tak naprawdę do doktor Midnight? Co się z nim stało? Piszcie w komentarzach, dlaczego jest żywy. Dlaczego Pete myśli, że jest nieżywy? Czy zobaczył ciało, czy jak? No, zobaczymy na pewno w następnym odcinku, jak powie o tym znajomym. Nasza doktor Midnight nowa. Czy jak wróci ten stary doktor Midnight, to nowa doktor Midnight pójdzie w odstawkę? No bo wiemy, że Stargirl też, Starman znaczy, się pojawi. Czy to Stargirl wtedy zniknie? No właśnie, to jest pytanie, które mnie tutaj nurtuje od początku drugiego sezonu. Na pewno z czasem się tego dowiedziemy. Pewnie będzie tak jak z Czarnobatłomy, że te młodzi teraz przejmą pałeczkę. Jak tak będzie, więc no. To było na tyle, jeśli chodzi o to mówienie. Zapraszam bardzo. Kolejnych odcinków. No i cóż, poniedziałek. Najprawdopodobniej pojawi się omówienie 6. odcinka Titans, więc no, do tego czasu do usłyszenia.